Tak więc Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin już ostatecznie jest z nami, a więc jest to właśnie ten moment, aby przeanalizować całą, calutką fabułę, jaką ta gra ma nam do zaoferowania od samego początku do samego końca. A naprawdę warto, ponieważ być może na pierwszy rzut oka nie jest zbyt ambitna i nie pokazuje nam zbyt wiele, ale jeżeli się zagłębimy, otwiera ona masę furtek na to, co będzie działo się w kolejnych częściach i wprowadza zupełnie nowego antagonistę, znanego z książek, który był tutaj przez cały ten czas, ale nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. A naprawdę uważam, że może sporo namieszać i będzie centralną postacią we FNAF-ie przez najbliższe lata. O tym w dzisiejszym filmie, moi drodzy, przed wami kompletne wyjaśnienie fabuły, i głównej fabuły, Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Także cześć wszystkim, z Tremondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w którym to wreszcie zajmiemy się wyjaśnieniem fabuły najnowszej odsłony Five Nights at Freddy's, czyli Security Breach Ruin, DLC-ka do Security Breach, jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, a myślę, że będzie naprawdę ciekawie, ponieważ gra wprowadza kilka nowych elementów i trochę nawiązuje do książek w pewnych kwestiach, co będzie dość ciekawe. Nie zapomnijcie zostawić jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka, a także Spotify'a, wszystkie linki będzie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc początek gry jest dosyć standardowy, że tak to ujmę. Cassie, czyli zupełnie nowa postać w świecie FNAF-a, a także protagonistka DLC Ruin, po upływie jak nie mam długiego czasu od zakończenia Security Breach, powraca do Mega Pizza Plexu w jednym celu: aby odnaleźć Gregorego, który teraz rzekomo jest uwięziony w Mega Pizza Plexie. Czemu? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast inną rzecz, a dokładnie to, iż Pizza Plex jest kompletnie zrujnowany i zniszczony. I praktycznie nijak nie przypomina tego, co obserwowaliśmy jeszcze te półtora roku temu w podstawce. Dawny Mega Pizza Plex zniknął, a pozostała po nim tytułowa ruina. Wszystko jest zniszczone, rozsypane i zdewastowane. Cassie otrzymała wiadomość od Gregorego, który jest uwięziony gdzieś głęboko w Mega Pizza Plexie, co ciekawe, po zupełnie innej stronie względem tego, gdzie obecnie znajduje się Cassie, w sensie z dala od tego wejścia. Wobec tego Cassie jako bardzo dobra przyjaciółka Gregorego przychodzi tutaj, aby odnaleźć go i wydostać go z tego miejsca. Oczywiście będzie to bardzo trudne zadanie. Aczkolwiek patrząc na cały Pizza Plex, myślę, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że minęło co najmniej kilka lat od zakończenia Security Breach'a. I w tym momencie nasuwają nam się na myśl dwa pytania. Po pierwsze, po jakim zakończeniu w ogóle ruin ma miejsce? Ponieważ w tym momencie, jak i po przejściu całej gry, to nie wydaje się być aż tak oczywiste. A po drugie, co właściwie stało się z Pizza Plexem? I to trochę łączy się z poprzednim pytaniem, ponieważ w każdym zakończeniu Pizza Plex skończył trochę inaczej. Cassie eksploruje wejście do Pizza Plexu, odnajduje latarkę, a także krótkofalówkę, za pomocą której może nawiązywać kontakt z Gregorem. Idąc dalej, Cassie w dość niemiły sposób w okolicznej, opuszczonej, jakże kuchni, spotyka Chikę, która wydaje się być wyłączona, jakby nieaktywna od czasu tego, co wcześniej w Pizza Plexie się wydarzyło. Chica w porównaniu do tego, jak widzieliśmy ją ostatnim razem, kiedy już faktycznie była w miarę zniszczona, teraz jest jeszcze bardziej. Ponieważ jak dobrze pamiętacie, w oryginale grze Gregory dość mocno ją zmasakrował, później Chica na moment powróciła, ale teraz wygląda jeszcze gorzej niż wcześniej. Następnie Cassie, idąc dalej, odnajduje gadżet, z którego będzie korzystać przez całą resztę gry. W absolutnie najgorszy możliwy sposób, ponieważ twórcy, jak widać, nie mieli żadnego innego, lepszego pomysłu na zagospodarowanie tych kilku godzin, w jakie tę grę się przechodzi. Wobec tego Cassie odnajduje Fast Wrench, czyli na maksa mało widowiskowe i mało potrzebne w ogóle narzędzie, które służy zasadniczo tylko do otwierania drzwi i kasowania wirusów z tego miejsca, ewentualnie rebootowania animatronów, ale o tym zaraz. Nuda. Tak więc Cassie przechodzi jeszcze dalej i wówczas spotyka już aktywnego innego animatrona, czyli Montiego, którego transformacja względem tego, jak wyglądał w podstawce, jak wygląda teraz, także jest dość widowiskowa. Tak więc przypatrzmy mu się trochę bardziej. Jeżeli dobrze pamiętacie, od chwili, kiedy Gregory zmasakrował go, ten teraz nie ma nóg, wobec tego jakby czołga się, nie? Raczkuje czy coś. Jednakże jego zmiana względem tego, co miało miejsce w Security Breach'u, jest jeszcze bardziej zauważalna ze względu na to, iż tam pod koniec nie miał połowy ciała, jednakże nadal tą drugą część miał zachowaną całkiem dobrze, jednak teraz widzimy tak naprawdę tylko jego endoszkielet. Cała reszta, ta powłoka, która sprawiała, że wyglądał jak wyglądał, zniknęła i teraz wygląda po prostu jak
Czułkiem jesteś do szkielet, ale i tak spoko, myślę całkiem. Chociaż jego Irokes pozostał. Tak więc Monty atakuje Cassie, a oboje wpadają do wody i wówczas kończy się opening gry. I przedstawione zostaje nam epickie intro. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. W końcu Cassie udaje się wyjść z wody, a więc idzie dalej. I teraz znajduje się w innym pomieszczeniu, w Pizzaplexie, gdzie spotyka zupełnie nową postać. Żartowałem, starą postać zamienioną w coś nowego, czyli Maskbota. Czyli dokładnie to samo co Mapbota, tylko że tym razem z jakiegoś powodu ma nałożone na siebie królicze uszy, a także ma przy sobie maskę Vani. Skąd ją wziął? Czemu dał ją Cassie? Nie wiadomo. Naprawdę, nie wiadomo skąd on to wziął. Aczkolwiek daje tę maskę Cassie i teraz będzie to drugi główny nadużywany gadżet przez następne 3 godziny rozgrywki. No i właśnie dzięki tejże masce Cassie otrzymuje zdolności, jakimi dysponowała Vani przez te 3 minuty, kiedy pojawiała się w podstawce. Albo 2, bo tyle tam jej było co i nic. Tak więc teraz Cassie po nałożeniu maski jest w stanie przechodzić przez pewne rzeczy zastawiające jej drogę, jak ściany, drzwi, telewizory, pudła i tak dalej, ale to działa trochę dziwnie, ponieważ na jedne przestrzenie to działa, a na drugie nie. Zasadniczo chyba scenarzysta sobie stwierdził, że tutaj to będzie działać, a tam nie, ale nie wyjaśnił czemu. I z tym mam dość spory problem, ponieważ okej, można iść w różne strony, ale czy to jest aż tak FNAF-owe dawać nam coś takiego? Nawet ten Fast Blaster w podstawce, no nie był taki stricte horrorowy, przez co ta gra zamienia się z faktycznego horroru w zwykłą, nudną przygodówkę. A to raczej nie o to w tym wszystkim chodzi. Nawet Poppy Playtime robi to lepiej, chociaż tam są łapki, tak? Ale tak czy tak nie jest to na tyle irracjonalne jak przechodzenie przez ściany. I faktycznie tam idzie tą grozę poczuć, czego o Ruin i ogólnie o nowych FNAF-ach powiedzieć nie mogę. Ale dobra, wracajmy do fabuły. Ponadto sama maska przez Helpiego zostaje nam przedstawiona jako Security Mask. I zasadniczo wcześniej służyła głównie ku naprawianiu pewnych usterek szybciej czy coś. Tutaj możemy się na moment zatrzymać, ponieważ jedynym pracownikiem, który jakkolwiek w tym Security pracował, była Vanessa. Wobec tego Vanessa to Vani, tak? Przestańcie, okej? Okay? Dalej Vani, eksplorując Pizzaplex, natrafia na kilka fazberowych stacji sterowania kamerami, czy coś takiego. No w sensie tego pudła z monitorem, który pozwala zajmować się kamerami, tak? Co więcej, Helpi przekazuje tutaj informację, wedle której pracownicy korzystający z fazuręcza właśnie za pośrednictwem kamer mogli naśladować czyjeś głosy, a potem odtwarzać je z konkretnego miejsca, aby wabić tam animatrony. Tak, będziemy to robić później, zgadliście. Chwilę później Cassie znowu łączy się z Gregorem, który daje jej bojowe zadanko. Dokładnie, każe jej wyłączyć wszystkie w angielskiej wersji Security Notes. I tłumacząc to na polski, myślę, że możemy to nazwać węzłami bezpieczeństwa, tak najprościej mówiąc. I think. I generalnie najprościej mówiąc, to są te króliki, które najpierw są czerwone, a później musimy przejść po jakichś kablach, które widzimy tylko w masce Vani, żeby powyłączać jakieś anomalie i wtedy wyłączyć security notes. I nie lubię tej mechaniki, to jest tak powtarzalne, przez to ta gra jest nudna moim zdaniem. Jakby to wywalili, no to byłoby trochę ciekawiej, myślę. Nie byłoby takiej nudy, która by nagle nas uderzała, kiedy mamy iść po kolejnych kablach i szukać kolejnych impostorów, tak? Gregory argumentuje to wszystko tym, iż jeżeli wyłączymy węzły bezpieczeństwa, to ten będzie mógł się uwolnić, gdziekolwiek on nie jest teraz. Tak więc Cassie oczywiście wypełnia tego questa i po drodze napotyka na... Miałem powiedzieć głównego vilena tej gry, ale on nie jest głównym vilenem, on po prostu stoi i się patrzy, tak? Gościu przedstawia się następująco. Jak masz za długo maskę Vani na sobie, to on się pojawia, kampi się na ciebie gdzieś w krzakach, jak Rock w Battlefield 3. Potem zbliża się do ciebie, ty myślisz, że dostaniesz jumpscare'a, ale nie ma tego jumpscare'a, a w późniejszych etapach gry, w sumie nie wiem czy od razu, w tym świecie AR przyzywa animatrony, które walą ci jumpscare'a. On jest taki bezsensowny po prostu, że nie mogę. Ale dobra, potraktujmy go trochę na serio. Generalnie ten niebieski to dokładnie MXIS i jest to pokrótce system bezpieczeństwa w tym miejscu, ale ja wam tego nie mówiłem, dowiecie się tego trochę później.
I generalnie powiem tak, jest to postać niewidzialna gołym okiem, którą zobaczyć możesz tylko i wyłącznie w świecie AR, za pośrednictwem maski Vani. Jest to postać, która obserwuje cię cały czas i będzie ci przeszkadzać, próbując zrobić ci coś złego, ale nie ma jak, bo net jumpscare'a solidnego nie ma. Tylko raz wywalił mi grę, jak grałem na streamie i kurde, nie wiem co się stanęło, ale siwy dym. Tak więc teraz Cassie musi powyłączać wszystkie security notes, jednocześnie uważać na Mimika, który nic jej absolutnie nie zrobi, a jednocześnie na Montiego, który gdzieś tam sobie łazi i pojawia się tylko wtedy, kiedy fabuła tego potrzebuje. I chwili, kiedy Cassie zrobi to wszystko, przechodzi przez wielki ekran w świecie AR. I dochodzi do Daycare, czyli do miejsca, na które wszyscy czekaliśmy, gdzie spotyka nieoczekiwanie Moona, albo Sana. Który za bardzo nie zmienił się względem tego, jak widzieliśmy go ostatnio, poza tym, że jest zniszczony dużo bardziej, ponieważ to wszystko jest ruiną, tak? A poza tym zachowuje się tak samo jak wcześniej. Także w trakcie tego wydarzenia na moment pojawia się Sun, który mówi, iż Moon przejmuje go, ponieważ jest tu ciemno i prosi Cassie, aby powłączała generatory, a później zrobiła reboot. Reset. Żeby Moon się już nie pojawiał, jak będzie, wiecie, światło, no to będzie sobie Sun i będzie szczęśliwy, zadowolony. Tak więc Cassie robi to, odpala wszystkie generatory, następnie podchodzi do ziomka i robi mu reboot. Przez co Moon chowa się, pojawia się Sun i odstawia Cassie w bezpieczne miejsce, w sensie wywala ją z Daycare i wszyscy są szczęśliwi. Poza tym taka scenka też jest dość ciekawa, ponieważ w momencie, kiedy Sun odstawia Cassie, to on lata, lewituje. W każdym razie, Cassie zostaje odstawiona na pewien korytarz, gdzie spotyka nikogo innego, jak endoszkieleta. A dokładniej kilku. No i w tym momencie musi skradać się po tym miejscu. Endoszkielety działają dość podobnie. Najpierw sobie stoją, później zaczynają się ruszać i idą w twoim kierunku, a kiedy się na nich spojrzysz, to stają w miejscu i nic ci nie zrobią. I wszystko byłoby w porządku, byłoby wreszcie coś strasznego, gdyby nie to, że jak założysz maskę Vani, to oni cię nie widzą i masz wywalone, tak? Tak więc Vani odpala kolejne security notes, jako tako radzi sobie z endoszkieletami i następnie przychodzi do pewnego ciekawego miejsca, do swego rodzaju teatru, kina, gdzie na ekranie wyświetlane jest Freddy and Friends. No i w tym momencie Cassie musi sobie coś się przestawiać i wtedy po założeniu maski Vani nagle na scenie pojawia się gigantyczny endoszkielet, widoczny tylko i wyłącznie jeżeli ma się maskę Vani na sobie. Tak więc Cassie oczywiście wchodzi mu do ryjka. Po drodze ponownie spotyka Montiego w jego ukochanym miejscu, do którego przyjeżdża, a jakże kolejką, a po drodze miejsce ma chyba największy reveal i najlepsza rzecz budująca lore, jakie Rui nam w ogóle daje, czyli potwierdzenie tego, że Glamrock Bonnie faktycznie, ale tak rzeczywiście kiedyś fizycznie istniał. I początkowo czwórka animatronów z Mega Pizza Plexu nie miała w sobie Montiego. Był tam Bonnie. I oczywiście sugeruje nam to, o czym mówiłem półtora roku temu, że to Monty zniszczył Glamrock Bonniego, pokonał go, rozerwał wszystko po prostu i zajął jego miejsce z zazdrości. O tym dowiadywaliśmy się chociażby z logów, które mieliśmy w tamtej części gry, ale temu poświęcę jeszcze oddzielny odcinek, ponieważ myślę, że jest to historia, którą pasowałoby opowiedzieć na nowo, z nowymi rzeczami, których się teraz dowiadujemy i których dowiemy się za chwilę. Tak więc Cassie wbija do Montiego i znowu musi znaleźć kolejne security notesy. Kiedy już to zrobi, znowu wchodzi do kolejki i jedzie dalej, ominąwszy Montiego i tak dalej. Następnie po drodze natrafia na Chikę, która jak się okazuje żyje i wstaje. Ma się w sumie dobrze, dalej wyżera śmieci i wygląda trochę gorzej niż poprzednio. Wobec czego Cassie omija ją i przechodzi dalej. Tak zasadniczo wygląda cały lore tej gry, omijanie animatrona i przechodzenie dalej. Po tym wydarzeniu Cassie ląduje w pewnym miejscu w świecie AR, czyli w tym konkretnym, gdzie Vani tak naprawdę miała cały pizzaplex pod kontrolą. I tutaj rzekomo Cassie ma być bezpieczna od Entity. Czyli od niebieskiego króliczka. Aczkolwiek jak się okazuje nie do końca, ponieważ ten pojawia się tutaj, a Cassie musi uciekać i ucieka. I po opuszczeniu tego miejsca Cassie spotyka Roxy, te imiona. W Roxy Raceways i ponownie mamy tą samą sytuację co w oryginalnym Security Breachu. Roxy użala się nad sobą. You can't hide from me. Gregory. No! Gregory, run! Roxy's after you! Gregory!
Początkowo myśli, że to Gregory ją odwiedził, wobec czego wpada w szał i zaczyna go szukać. Wszędzie. Ale to nie był Gregory. W końcu udaje się jej dopaść Cassie i początkowo chce, aby Gregory, bo myśli, że złapała właśnie jego, oddał jej jej oczy, które zabrał jej w podstawce. Aczkolwiek wówczas Cassie odzywa się, a Roxy odpuszcza i ucieka, co sugeruje, że ona nie jest taka zła i po prostu szuka Gregorego, żeby oddał jej oczy, tak? Chwilę wcześniej umiera jeszcze Monty, ale jest to trochę nieznaczący element dla fabuły, więc z czystą głową możecie o tym nie pamiętać. Tak więc Cassie idzie dalej i po drodze spotyka całą resztę mega interesujących postaci z FNAF-a, czyli mini music menów, i to właśnie przeciw nim. Przeciw Roxy także chwilę wcześniej. Używa możliwości wabienia animatrona w różne miejsca za pośrednictwem puszczanego głosu z kamery. W końcu udaje się jej ich ominąć, a Cassie wyłącza security notesy w Bonnie's Bowl, gdzie jednocześnie może odnaleźć pewną ważną rzecz. Dokładniej, glamrock Bonniego. Rozwalonego, zniszczonego, leżącego na ziemi, otoczonego przez te robociki, uwaga, mokra podłoga. I to jest już ostateczne potwierdzenie tego, że Bonnie zginął w Bonnie Bowl, w cudzysłowie, zniszczony przez Montiego. Ale ja wiem, że to będzie trochę chamskie, ale o tym opowiemy sobie w innym odcinku, który na kanał wleci chyba na początku przyszłego tygodnia, więc spokojna wasza rozczochrana. Następnie Cassie wyłącza również security notesy w Fast Blasterze i idzie dalej, aż w końcu spotyka tą jedną postać, tego jednego gościa, na którego wszyscy, ale absolutnie wszyscy czekali, który pojawia się tu kuźwa przez 2 minuty. Jill natrafia na Glamrock Freddy'ego, albo raczej na to, co po nim zostało. Czyli zasadniczo niewiele, ale zanim przejdziemy do tego, co w ogóle słychać z Glamrock Freddy'em, chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt. Ma on napis prototype, prototyp, na stopie, a co więcej leży pośród części innych robotów na takim jakby złomowisku. A następnie okazuje się, że on sam jest totalnie nadgryziony przez ząb czasu i sam jest kompletnie zniszczony. A także warto tutaj zauważyć, że on zachowuje się zupełnie inaczej. Jest źle nastawiony do Cassie, a co więcej wygląda tak. Nie ma głowy. I ma rozbity tors, który przypomina paszczę. I to jest tak głupi pomysł, ale że jednocześnie tak świetny, że kupuję to totalnie. Wobec czego tutaj chciałbym powiedzieć tylko tyle, iż to moim zdaniem nie jest ten sam Glamrock Freddy, którego widzieliśmy w podstawce. Nawet pomijając fakt, że być może z jego tutejszym stanem może łączyć się zakończenie z Veni, gdzie Glamrock Freddy został dosłownie zmasakrowany, ale nie do końca wiadomo, co działo się później. Chociaż gdybyśmy wzięli pod uwagę tę opcję, to być może tamto byłoby najbardziej kanonicznym zakończeniem, ale no coś mi się tu kurde nie wydaje. Ale do tego Glamrock Freddy'ego wrócimy sobie, kiedy omówimy sobie jedno z zakończeń w tym filmie. Tak więc Cassie staje twarzą w nic z nowym Glamrock Freddy'im, który nie jest już taki bielutki jak był wcześniej i chce ją dosłownie rozwalić. Wobec czego Cassie ucieka przed nim i w końcu udaje się jej uciec przed Glamrock Freddy'im. I teraz ta staje już przed praktycznie finałem gry. Tak więc dochodzi do właśnie tego miejsca, gdzie rzekomo uwięziony jest Gregory i uwaga, uwaga, powraca ponownie do Freddy Fazbear's Pizza Place. Znowu to samo, drugi raz, w praktycznie taki sam sposób, jak w podstawce, tylko że tym razem wchodzi tam z trochę innej strony i jednocześnie przechodzi przez kilka interesujących pomieszczeń, które są dosłownie powiązane z paragrafem 4 z FFPS-a. Między innymi jest tu jakieś biuro, drugie biuro, a także masa palników, które wówczas sprawiły pożar tamtej pizzerii, spaliły Aftona i całą resztę. Po drodze zresztą jakimś cudem nawet Cassie natrafia na Roxy, która jest przygnieciona przez jakiś pojazd sprzątający czy coś. I zamiast jej pomóc, Cassie po prostu ją wyłącza. Tak jakby. A następnie idzie dalej przez Freddy Fazbear's Pizza Place. I w końcu po tym wszystkim dochodzimy do tego miejsca, gdzie w końcu rozwiąże się to, co wydarzyło się pod koniec FFPS-a. Zobaczymy najprawdopodobniej Berntrapa, Aftona, a także Bloba. I co? I nie widzimy żadnego z nich? Bo być może tego pierwszego nawet tam nie było, ale o tym zaraz. Cassie przychodzi do tego miejsca i wyłącza wszystkie procedury bezpieczeństwa. I jednocześnie niebieski królik, nie, to nie jest mimik, wtedy trochę się rypłem. Jest to MX, Wonderex? MXES, czyli tutejszy system bezpieczeństwa, którego widzieliśmy cały czas. Jest to bardzo ważna postać, która była po prostu tutaj bardzo potrzebna, ponieważ teraz jest wyłączony i go nie ma. Wobec czego otwierają się drzwi do miejsca, gdzie rzekomo przetrzymywany jest Gregory. Tylko problem w tym, że Gregorego tam nie ma. A na miejscu pojawia się zupełnie nowa postać. Potwór. Nie wiadomo kto. Mimik. Który przez cały ten czas udawał Gregorego. Jego pojawienie się tutaj jest mega, mega ważne.
i wywraca całą fabułę nowego FNAF-a do góry nogami. I teraz to już nie wydaje się być trochę stekiem bzdur, w którym Afton powraca. Tutaj Aftona tak naprawdę od samego początku nigdy nie było. Afton został w swoim piekle, kiedy zakończyła się poprzednia część fabuły FNAF-a. I skoro dotykamy już jego tematu, czyli tematu Mimika, to wchodzimy już w sferę teorii i łączenia faktów i naciągania pewnych rzeczy. Więc jeżeli nie zgadzacie się z tym, co usłyszycie za moment, to spokojnie, ale napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, bo to tylko teoria, tak? Tak więc Mimik. Zdaje się, że gość jest we FNAF-ie od FNAF-a Help Wanted, a Afton dalej siedzi w swoim piekle i nigdy stamtąd nie wyszedł. I od samego początku, od Glitchrapa poprzez Berntrapa aż po Mimika właśnie, to była zawsze ta sama postać, czyli Mimik. I zaraz trochę o tym opowiem, ale niedługo wyjaśnię to trochę bardziej. Od samego początku, zaczynając od Glitchrapa, którego widzieliśmy w Five Nights at Freddy's Help Wanted VR, poprzez Berntrapa, który nawet nie był tym Berntrapem, którego widzieliśmy w Security Breachu, aż do teraz, kiedy widzimy go w jego nowej formie. To od początku był Mimik, zupełnie inna postać. Ktoś zupełnie, zupełnie nowy. I jeszcze raz się powtórzę, Aftona tu nigdy nie było, a za wszystkim od początku stał Mimik, nowy antagonista. To nie był Afton, to był Mimik. A kim właściwie jest Mimik? To jest trochę głębsza kwestia. I poświęcę mu cały oddzielny odcinek, który pojawi się za dwa dni, czy coś takiego. Aczkolwiek teraz, najprościej mówiąc, fabuła FNAF Security Breach Ruin mega mocno zazębia się z książkami, gdzie Mimik pojawił się po raz pierwszy. I najprościej mówiąc, jest to robot, endoszkielet z lat 80., który powstał... Nie no, spokojnie, o tym powiem wam w oddzielnym filmie. Aczkolwiek główną rzeczą, jaką robi, to albo zabija ludzi, albo ich naśladuje. Zbiera wszystkie informacje na ich temat, a potem się w nich wciela. To dlatego we FNAF-ie VR naśladował Aftona jako Glitchtrap. To dlatego wszyscy myśleli, że to właśnie z Aftonem mamy do czynienia w Security Breachu, bo wyglądał tak jak on, ale to był Mimik. I pod koniec Security Breacha, w kanonicznym zakończeniu, kiedy już miał wyrwać się z Pizzaplexu, został tam ponownie zamknięty przez Bloba, kiedy Pizzaplex dosłownie się zawalił i zniszczył, dlatego widzimy go w takim stanie obecnie. Następnie powstał MXIS, czyli Niebieski Królik, którego głównym i podstawowym zadaniem było utrzymać Mimika tutaj, aby on się nigdy nie wydostał. A co z Gregorem? Gregorego tu nigdy nie było. Mimik naśladował Gregorego, bo w tym jest najlepszy. I zmanipulował Cassie, że to on jest Gregorym, że potrzebuje pomocy, i ściągnął ją tam na dół. A Cassie, nie rozumiejąc absolutnie niczego, uwolniła go, wyłączając MXIS i puszczając go wolno. I to właśnie w tym momencie Mimik wyszedł na świat. Wówczas Mimika atakuje Roxy, aczkolwiek nie ma z niej większych szans i Mimik szybko sobie z nią radzi. Cassie zaczyna uciekać i wówczas łączy się z nią prawdziwy Gregory. Pod sam koniec gry, jakby nie mógł zadzwonić wcześniej. I zasadniczo wyjaśnia jej wszystko to, co wyjaśniłem wam przed chwilą. Że on tak naprawdę nigdy tutaj nie był, a Mimik ją zmanipulował do zrobienia właśnie tego. Dalej Cassie ucieka i w tym momencie istnieje kilka zakończeń, w zależności od tego, jaką ścieżkę obierzemy. I generalnie tak samo jak ostatnio o zakończeniach, chciałbym zrobić oddzielny odcinek, który chciałbym wstawić na kanał już jutro. Mogę tylko powiedzieć, że są trzy, z czego my zajmiemy się teraz jednym, ponieważ chciałbym trochę rozwinąć co niektóre z nich, a jednocześnie popatrzeć trochę głębiej na Mimika. Tak więc w tym głównym zakończeniu, które mieli najprawdopodobniej wszyscy, ponieważ jest ono chyba najprostsze do zdobycia, Cassie ucieka przed Mimikiem do windy i udaje się jej uciec. Odjeżdża na samą górę, a Gregory wówczas tłumaczy jej, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło, kim jest Mimik, czego od niej chciał. No, wszystko wiecie, tak? Aczkolwiek pod sam koniec stwierdza, że to właśnie MXIS, czyli Niebieski Królik, miał go tutaj trzymać. A Mimik nigdy miał stąd nie wyjść, ale teraz to coś jest wolne, ponieważ Cassie to uwolniła. Gregory wówczas stwierdza, że nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ktokolwiek ich śledził. Dziękuję Cassie, że zrobiła to dla niego, ale nie mogą ryzykować. Gregory rozłącza się, winda spada w dół. Cassie najprawdopodobniej zostaje zabita przez Mimika, ale tego nie wiemy, bo tutaj gra dobiega końca w tym zakończeniu. I wow, kiedy tak na maksa się wgłębisz w cały ten lore, jakie miało to zakończenie, to ta gra nie wydaje się być tak słaba, jak wydawała się na początku. To po prostu jest trochę dopowiedzenie historii do Security Breacha i otworzenie furtki na coś nowego, co zobaczymy, jak mniemam, w następnych odsłonach.
gdzie to Mimik będzie głównym antagonistą. Na co jestem mega ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać, bo wreszcie mam tutaj coś nowego, a nie Aftona, który teraz chyba cały czas smaży się w tym piekle, no ale nie możemy być pewni wszystkiego. Plus dodatkowo jego nowe animatrony, czytaj stroje, które widzimy, że walają się w miejscu, gdzie był zamknięty Mimik, ale o tym w filmie o zakończeniach i w filmie o Mimiku. Tak więc w ten sposób zasadniczo prezentuje się cała fabuła FNAF Security Breach. Jeżeli przejdziemy sobie ją całą w ten sposób, ale zostały nam jeszcze sekrety, którym poświęcę inne materiały, a trochę tego będzie, bo faktycznie idzie tą grę fajnie rozbić na czynniki pierwsze, których jest ogrom. W tym momencie niestety muszę was zostawić. Na więcej poczekajcie do jutra, do pojutra i do kolejnych filmów. Teraz nie patrzę na tego FNAF w tak zły sposób. Przeanalizowałem sobie to wszystko i jest to fajny zabieg fabularny, który miejmy nadzieję, że przyniesie nam ciekawe rzeczy na przestrzeni najbliższych lat, ale na to jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać. 15. No i okej, w dzisiejszym filmie a propos tej głównej fabuły Security Breach Ruin to byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka, a także Spotify'a. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Będzie mi naprawdę mega miło. A my tymczasem słyszymy się już w kolejnych filmach Security Breach'a, które na kanał będą wpadać tak co dwa dni, codziennie, coś w ten deseń. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów. Mówił Was Mondar, siemanko, cześć.